7,5 metra, 190 punktów. No i został Janne Ahonen. Ahonen w ostatnich tygodniach jakby w słabszej formie. Od turnieju czterech skoczni nie było go na podium Pucharu Świata. Utrzymuje pozycję lidera, ale nie zachwycał ostatnio. No i teraz też nie zachwycił. Troszkę ponad 180 metrów. Wyraźnie nie wychodziły mu skoki w treningach również. Poczekajmy zatem na oficjalną odległość i proszę Państwa, będziemy mogli razem z Państwem podsumować tę pierwszą serię. Więc przede wszystkim fantastyczny skok obchodzącego dzisiaj, przypomnę, 20 urodziny Floriana Ligla. 208,5 metra. Wspaniały prezent sobie szykuje na te urodziny Florian Ligl. Na drugim miejscu Christian Nagiller. W ostatnich tygodniach w znakomitej formie 200,5 metra. Na trzecim miejscu Adam Małysz. 197,5 metra. Minimalna strata do Christiana Nagillera to jest tylko 1,1 punkta, więc to jest niecały metr, przekładając to oczywiście na odległość, choć jak wiadomo nie tylko odległość się liczy w klasyfikacji w skokach narciarskich. Potem Robert Kraniec, Martin Helbart i Sven Hannawald na miejscu szóstym dopiero. Powiedział mi dziennikarz telewizyjny z Finlandii, już skacze na swoich najlepszych nartach. Zobaczymy, czy tak daleko jak Janda musi skoczyć 140 metrów. Może skoczyć, skoczył! Prawie na dwie nogi lądował, ale kapitalny skok. Janne Ahonen będzie liderem. No nie ma na niego w tej chwili mocnych. Kapitalny skok powyżej 140 metrów. Tę linię widziałem, ale ile? No wydawało się tuż za 141 metrów. A więc znakomity skok, ale Jakub Janda otrzymał wyższe noty. Słusznie sędziowie odjęli, niektórzy dużo, 16,5, pozostali 17,5, mówiłem o lądowaniu na dwie nogi i za ten element nie było klasycznego telemarku. Bał się, że nie ustoi tego skoku, chociaż jest chyba tak. Voidaan sanoa 135-metrinen riitti kuudenteen paikkaan. Nyt pitäisi repäistä 5 metriä pidemmälle kuin tämän kärki, tämän kisan kärki. Ja sieltä tullaan kuvitteellinen kärpännahka. Viitta mukana ja ai mikä hyppy! Aivan loistava hyppy! Ja nyt taitaa tärykalvot olla puhki monessakin paikassa, ennen kaikkea vierestä istuvalla Tonilla. Mutta se on niin käsittämätön hyppy, tämä Ahosen hyppy, että Ei voida mitään muuta kuin todeta, että siinä lentää kuningas itse. Katso nyt, hyvä Sylvi sentään, mikä hyppy. Käsittämättömän kova suoritus Jannelta jälleen kerran tähän toiselle kierrokselle, että pikkusen jäi varmasti hampaankolo ensimmäisestä ja nyt tekee kyllä semmoisen pommin tähän, että vaikea siellä jäljellä olevien kavereiden on tätä enää lyödä. Janne Ahonen on lähempänä sitä 11 voittoa kuin koskaan. Ja tämä on mäkiennätys. Co zapowiadało, że Janne jeszcze tego sezonu nie skończył. Mimo, że już właściwie Cyszon może więcej wygrać. Może wygrać jeszcze kolejny start w Pucharze Świata. I tak będzie, proszę Państwa! Leżało mu, by pokazać, że jest w stanie w takich warunkach skoczyć bardzo daleko. Nie miał tej szansy, kiedy zmniejszano rozbieg podczas treningu. To jest znakomity rezultat. 233,5 metra będzie jednak za Ruarem Ljokelsejem. Noty za styl 16, 16,5, 1,17. Sędziują dzisiaj Czech Slawik, Schmiderer Niemiec, w środku na właśnie tej pozycji C brane Benedikt Słoweniec, Szwajcarczyk. Nawet trzeci. Przed tygodniem, jak wiemy, nie było go na mamucie kul. Był chory. I teraz Janne Ahonen już ruszył. No popatrzmy, jak leci lider Pucharu Świata, zwycięzca Pucharu Świata sprzed roku. Pięknie! Pięknie po pierwsze miejsce pofrunął Janne Ahonen w tym momencie. Świetna
prędkość przy wyjściu z progu 94,1, powyżej 140. Na pewno to był jedyny skok tej pierwszej serii powyżej 140 metrów. 142 to jest odległość Giri i chyba tam właśnie wylądował Janne Ahonen. Wspaniała forma. To rzecz prosta, w tym momencie staje się faworytem tego konkursu, faworytem największym ze wszystkich w tym konkursie Roar Jekelsej. No i zostaje nam Janne Ahonen. Bardzo pięknie Ahonen skakał i w treningu, i w kwalifikacji. 143,5 metra miał w serii treningowej, 139 w tym konkursie kwalifikacyjnym. Tomi Nikunen i Janne Ahonen już ruszył. Wspaniale! No, obejmie prowadzenie bez dwóch zdań po tym skoku. Panie trenerze, to skok pewnie, no jaki oglądamy czasem na skoczniach, wiele było takich wykonań Adama Małysza. Skok, no albo idealny, albo bliski ideał. Tak, ja Ahonen tutaj wszystkie trzy skoki, które dzisiaj widzieliśmy, oddał właśnie w podobny sposób, w ścisłej czołówce. On również z tego, co Finowie nam przedstawiali, skakał tak przed paroma dniami, wtedy, kiedy na tej skoczni można było skakać, osiągał skok.